Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kolankiewicz, zapraszam Państwa na krótką historię polskiego kina grozy pod tytułem Koszmar. Od dłuższego czasu zajmuję się polskim kinem gatunkowym, przede wszystkim polskim kinem science fiction i polskim kinem grozy i właśnie to o tym ostatnim postaram się Państwu troszeczkę opowiedzieć. Przeciw temu, co lubią nam powtarzać z uporem godnym lepszej sprawy polscy dystrybutorzy filmowi, którzy średnio raz w sezonie prezentują jakiś film pod hasłem pierwszy polski horror. Ta historia zaczyna się, tak jak to czasami bywa z polskim kinem gatunkowym, nie w kinie, a w telewizji. W którymś momencie władze telewizji zorientowały się, że potrzeba jest czegoś więcej niż tylko tych stałych audycji i zaczęto zamawiać krótkie formy filmowe. Pojawił się jeden twórca, któremu wydaje mi się można przypisać ojcostwo dla polskiego kina grozy, czyli Janusz Majewski. Postanowił najpierw zrealizować kilka krótkich form telewizyjnych, które miały mu umożliwić właśnie debiut, pełnometrażowy debiut kinowy. Powstał cykl Opowieści Niesamowite i to był cykl, który stał się jednym z najpopularniejszych cykli telewizyjnych tamtego czasu. Zwłaszcza jeden z odcinków, czyli odcinek pod tytułem Ja gorę. Wszystkie te opowieści zaczynały się tą samą klamrą narracyjną. Kazimierz Rudzki siedział w swoim gabinecie i przychodzili do niego różni petenci. Z dzisiejszej perspektywy one troszeczkę pewno bardziej mogą śmieszyć niż straszyć. Faktem jednak jest, że na przykład w przywołanym Ja gorę sformułowanie ty tu panie Pogorzelski robisz to i tamto, a ja gorę stało się takim określeniem, które weszło w ogóle do języka ulicy. To znaczy to można było usłyszeć po prostu na ulicach, w sklepach i tak dalej, jako taką dowcipną właśnie odpowiedź. To jest tak, że wszyscy, którzy oglądali telewizję, to oglądali właśnie ten jeden kanał i właśnie ten jeden film. Tak? Takie rzeczy rzeczywiście przechodziły do języka mówionego. To, co zwraca uwagę przede wszystkim w tych krótkich formach, to jest jedna postać. Stefan Grabiński, zwany czasami polskim Edgarem Allanem Poe, w Polsce wydaje mi się nie tak znany jak czasami na świecie. On jest bardzo popularny na przykład w Niemczech. I to właśnie Stefan Grabiński, jego opowiadania, czy to zawarte właśnie w tomie Demon Ruchu, czy zawarte w tomie Pożarowisko, z którego wzięto także kilka nowel do adaptacji w telewizji, jest takim, wydaje mi się, nieformalnym jak gdyby patronem tego okresu. Te opowieści niesamowite stały się takim przyczynkiem, wydaje mi się, dla całego polskiego kina grozy, czymś, co nadawało mu ton na pewno w tych pierwszych latach, czyli latach 60. Równolegle z opowieściami niesamowitymi, które były cyklem czarno-białym, powstawał kolorowy cykl Świat grozy, złożony z trzech nowel. One w telewizji emitowane były osobno. Jeden segment przygotowało Małżeństwo Petelskich, dwa Witold Lesiewicz. I ten cykl został połączony w całość tych trzech filmów i jako taki wprowadzony także do kin. Można więc powiedzieć, że to był pierwszy kinowy polski film grozy, natomiast przez to, że filmy miały jednak premierę jako osobne segmenty w telewizji, wydaje mi się, że palma pierwszeństwa należy jednak do innego twórcy, ale o tym w następnym odcinku.